Witajcie, traderzy. Dzisiaj pokażę Wam zagranie na spółce WUBA. Tutaj widzimy bardzo fajny poziom konsolidacji od początku sesji przez pierwsze tam 30 około minut. Tutaj fajnie też to wygląda na wykresie dziennym. I co ważne, zlecenia, które zaznaczyłem po stronie offer, czyli po 54,50, bardzo duże zlecenie, szybko zostało wybrane, dlatego też otwarłem pozycję długą z praktycznie ceny 54,60. I kolejne duże zlecenie. Zauważyłem tutaj ciut wyżej po 54,80. Ponownie jest to 50 tysięcy akcji. Bardzo często jest tak, że kurs zmierza do dużych zleceń i są one bardzo szybko wybierane. Nie inaczej było w tym wypadku, dlatego też czekałem na kontynuację ruchu. No i również ten poziom po 54,80 został wybrany tak naprawdę jednym printem. Bardzo fajnie też tutaj, jak widzimy, wolumen na tym wybiciu wzrósł, szczególnie jeżeli porównamy go do poprzednich sesji. Jestem przygotowany częściowo do zamknięcia pozycji, jeżeli tutaj doszłoby do odwrotu, bo często kurs, gdy zmierza do okrągłej liczby, tak jak tutaj 55 dolarów, to stanowi to taki psychologiczny poziom oporu i może dojść do odbicia, więc w razie czego wolę zrealizować część zysku, mieć go zaksięgowanego, niż gdyby kurs miał mi wrócić do poziomu, na którym wszedłem. No i w związku z tym, że pojawiło się trochę więcej sprzedających, zamknąłem nieco ponad połowę swojej pozycji z około 20-centowym zyskiem. Natomiast po chwili zauważyłem, że tak naprawdę cała ta korekta była dość drobna. No i szybko doszło do powrotu pod poziom 55 dolarów, a po chwili wybicie powyżej tego poziomu. A tutaj nieco przyspieszam, bo całe to wybicie trwało kilkanaście minut, więc nie było sensu czekać. No i tutaj nastąpiło wybicie do poziomu 55,36 dolara. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres, pojawia się tutaj szpulka, górne cienie, więc no nie do końca lubię takie układy, bo często one kończą się odwróceniem, więc jestem przygotowany do zamknięcia pozycji. Część zamknąłem po 55,12 i ostatnie 200 akcji po 55,01. Tutaj zaznaczyłem ten poziom, który na wykresie, jeżeli chodzi o tą szpulkę. No tak jak widać, nastąpiło odwrócenie i jak w ogóle wyglądał ten wykres w dalszej części sesji zaraz Wam pokażę, bo tak naprawdę doszło do bardzo mocnego odwrócenia. Jak widzimy, kurs spadł znacznie poniżej poziomu, gdzie wchodziłem, także decyzja o realizacji zysków była jak najbardziej słuszna. Tutaj zwracam uwagę na to, że warto zawsze mieć taki plan, wedle którego się gra, czyli ja zakładam u siebie jakiś ruch, to tak naprawdę nie mam tutaj większych złudzeń, żeby on leciał mi dalej czy nie. Reaguję na to, co dzieje się na rynku. Za pierwszym razem częściowo zrealizowałem zysk, bo lubię mieć zysk zaksięgowany, jeżeli widzę możliwość odwrócenia, a w drugim wypadku, gdzie zamknąłem pozostałą część pozycji, widziałem układ na świecach, który nie do końca mi się podobał i dlatego podjąłem decyzję o zamknięciu. Także do usłyszenia wkrótce.